Jaką część ciała pokazałabyś Donaldowi Trumpowi? Najchętniej. Wiesz co, ja go poznałam. Co ty mówisz? Tak, bo wiesz co, z pierwszych okładek był taki magazyn Trump World się nazywał i właśnie użył moje zdjęcie z czerwonego dywanu i ktoś mi tam mówił, widziałem to na okładce Trump World. No i wiesz, była tam sytuacja i właśnie przez to, że przepraszał, że, znaczy jego organizacja, nie wiadomo... Czyli oni wzięli to zdjęcie bez twojej zgody? Tak, tak. Ale byłaś ubrana czy rozebrana? Nie, nie, to było na czerwonym dywanie, to byłam ubrana. Na czerwonym dywanie. Tak, normalny headshot było, wiesz, buzia tylko. No i przez co mnie zaprosili tam do Trump Towers w Atlantic City. Tam było duży taki event na poker, dlatego się nauczyłam grać pokera i wygrałam $1 000 000 do organizacji charytatywnej wtedy, bo mnie nauczyli pokera i akurat pierwszy raz i wygrałam to. Wygrałaś $1 000 000? Dla charytatywnej organizacji. I nie wzięłaś ani złotówki? Nie. Nie, to było charytatywne. No błagam cię, no. No i go wtedy tak szybko poznałam, ale to widział moją buzię, wystarczy, nic nie muszę mu więcej pokazywać. Ale czy to jest dobry wybór dla Ameryki? Zobaczymy. Wiesz, ja jestem taką osobą, gdzie daję każdemu szansę. Aha. A powiedz mi, w którym roku małżeństwa zaczyna się rutyna i nuda? Znaczy wiesz, dwie osoby muszą na tym ciężko pracować. Dla nas nie ma tej nudy, bo ja ciągle wyjeżdżam, on jest zajęty, że wiesz, że dużo się nie widzimy, to tak nudy jeszcze nas tak naprawdę nie spotkały. Ale to nie jest tak, że po jakimś czasie seks małżeński jest nudny, jak, nie wiem, jak muzułmańskie porno? Że to jest ciągle to samo? Znaczy wiesz, zawsze może być lepiej, nie? Może być. Może, zawsze, tak. Ale czy na przykład wy... Dzisiaj opowiadałem moim przyjaciołom tutaj w programie, że coraz częściej poznaję pary, które zaczynają się umawiać we czwórkę na przykład. No właśnie też myślałam o tym. Żartuję, żartuję! No ale co? Ale Roman też będzie? Nie wiem, zobaczymy, jak będzie grzeczny. Bo wiesz, a wiesz, że to się robi coraz modniejsze i na przykład ty byłabyś otwarta? Ale że co, że się zmieniają? No że jest po prostu, że najpierw w swoich parach, potem na przemian. Swingers się nazywa. Swingers. Reflektowałabyś? Wiesz co, nigdy tego nie robiłam, ale była oferta, właśnie jak byłam z byłym chłopakiem przed Romkiem, właśnie na dyskotece byliśmy i ładna para się spytała, czy mamy, wiesz, interes to swing. Wtedy było no. A teraz? Interest to swing? Nie. No. Ja myślę, że to wiesz, psuje ten relationship. Nie? Byś nie był zazdrosny, że Renata z kimś tam, wiesz? Nie. Nie? Renaty by nie było. Nie, to żart. Badam po prostu, wiesz... Jak daleko możesz iść? Nie, badam po prostu, czy podążasz za taką modą. My nie, my jesteśmy tradycyjni. 4 osoby i koniec, nie ma wejścia.